Funkcja szkielet zbrojenia na karcie edytuj zbrojenie pozwala nam na kopiowanie zbrojenia, zapisywanie go oraz wczytywanie go później poprzez format plików GTCX. W przeciwieństwie do kopiowania zbrojenia, które po prostu wkleja identyczne zbrojenie, ta funkcja dostosowuje klatkę zbrojeniową do elementu. Może się wydawać, że jest mniej istotną funkcją od. Kopiowania zbrojenia, ale w rzeczywistości jest to e, duża oszczędność czasu, w momencie kiedy używamy również Advanced Design i eksportujemy wszystkie dane w formatach GTCX. Mamy również możliwość e, ustawienia, czy bardziej preferujemy przy dostosowywaniu zbrojenia, e, liczymy na to, żeby zachować liczbę prętów, czy zachować rosta.